świątkowy wieczór 18 marca w klubie akademickim IQ przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania rozpoczął się największy maraton programistyczny w Polsce Wschodniej. Do Rzeszowa zjechali się młodzi programiści z całej Polski. Przez 24 godziny pracowali nad projektami, które w sobotni wieczór oceniło jury. Na hackathonie w tym roku jest 3 kategorie. Pierwsze to Internet of Things, czyli Internet Rzeczy Smart City, którą wspiera Urząd Miasta Rzeszowa i Urząd Marszałkowski. I ona polega na stworzeniu inteligentnych urządzeń, które ulepszają nasze codzienne życie. Druga kategoria Line of Business to stworzenie zwykłych aplikacji biznesowych, które rozwiązują problemy sektoru biznesu i e-commerce. No i trzecia, Game Dev, no jak sama nazwa mówi, to jest tworzenie gier komputerowych. Przez całą dobę uczestnicy zmagali się w zespołach maksymalnie czteroosobowych, pracując nad własnymi pomysłami, korzystając z technologii Microsoft Azure. Podczas wydarzenia drużyny były wspierane przez mentorów z wiodących firm technologicznych. Jednym z partnerów była firma G2A, która jest największym na świecie dystrybutorem kluczy aktywacyjnych do gier komputerowych i usług elektronicznych. Jak widać, jesteśmy jednym z głównych sponsorów, także przeznaczyliśmy nagrody dla najlepszy projekt, który wyłoni jury, ale najważniejszą częścią dla G2A, wiadomo, ze względu na profil tej imprezy, poszukujemy wybitnych, zdolnych, młodych ludzi, programistów, nie tylko w kontekście tego, co robią, ale także w takiego czucia biznesowego. Na zwycięzców komputerowego maratonu czekały atrakcyjne nagrody. Organizatorzy nie zapomnieli również o innych wyróżniających się uczestnikach. Mamy dużo nagrod od różnych partnerów, takich jak G2A, mamy też recenzje Sira Construct, mamy też Bisparka, czyli różne takie gadżety też, które po prostu zachęcają też uczestników do tego, żeby wziąć w tym udział. Urząd Miasta też nas bardzo fajnie wspiera, też najlepszy zespół dostanie nagrodę dla całego zespołu w łączności 2000 zł. Nasz partner główny Microsoft rozdaje nagrody o wartości 30 tysięcy dolarów dla prawie każdego zespołu, który tworzy projekt, który ma potencjał biznesowy. A dodatkowo mają darmowy dostęp do chmury Microsoft Azure na 3 lata o wartości 750 dolarów miesięcznie. Też mamy nagrody od naszego partnera od FSIS-u dla zespołu licealistów lub dla zespołu studentów FSIS-u, który według nich okaże się najlepszy. Pół roku 100% zniżki na czesne. W drodze po nagrody największymi przeciwnikami okazali się zarówno czas, jak i zmęczenie. Mimo to jurorom udało się wybrać najlepsze projekty w każdej kategorii. Za pomysł w kategorii Internet of Things pierwsze miejsce zdobyła drużyna Home Controller. Jako najlepszy projekt dla biznesu okazał się Snap Wallet Jacka Cieślaka. Wybrałem tę kategorię, ponieważ mam jednoosobowy zespół, więc postanowiłem napisać aplikację na urządzenie Android. Jest to aplikacja, która będzie służyła do zarządzania jakby swoim portfelem. Będzie to działało na zasadzie zrobienia zdjęcia paragonowi. No i aplikacja będzie musiała sama postarać się wyciągnąć wszystkie dane i przedstawić je użytkownikowi. Główną zaletą jej jest to, że będzie szybka. Po prostu większość aplikacji służących właśnie do zarządzania swoim portfelem na telefonie jest topornych i strasznie uciążliwych. Trzeba wszystko samemu wpisywać. Tutaj wszystko praktycznie ma się robić samo. Najpopularniejszą wśród uczestników tegorocznej edycji hackathonu kategorią okazała się Game Dev. Pierwszą nagrodę za swoją produkcję, podobnie jak w zeszłym roku, zgarnął zespół Blue Screen Games. Rok temu startowaliśmy prawie w tym samym składzie w hackathonie, organizowanym też tutaj na FSIS-ie. Tworzymy grę w oparciu o technologię wirtualnej rzeczywistości i będzie to gra, w której użytkownik jest kosmonautą w kapsule ratunkowej i musi wypełniać różne zadania. Jest to gra symetryczna, bo jeszcze osoby poza Oculusem też biorą w niej udział, czyli mają jakiś manual i pomagają temu uczestnikowi sobie poradzić w tej kapsule. Była to już druga edycja hackathonu zorganizowana w Rzeszowie, a wzięło w niej udział blisko 100 osób. Podczas wydarzenia swoje umiejętności zaprezentowali nie tylko programiści i graficy, ale również i inni miłośnicy branży IT.